To jest festyn na Dzień Dziecka. Na Gdańsku 29 maja 2016 roku. Multivitamina dla rozwoju dziecka, a zarazem szczepionka przeciwko różnym złym wpływom, a patrząc co się dzieje szczególnie w mediach, widzimy, że te nasze dzieci trzeba trochę chronić. Trzeba sprawić, żeby one były mądre, żeby znały dobrze i pięknie posługiwały się językiem, żeby miały wyobraźnię, żeby miały dobrą pamięć. To wszystko osiągamy czytając dzieciom no, wystawa autobusów klimatyzowanych. Od urodzenia. Kiedy zaczynaliśmy kampanię, ludzie mówili, nie czytam, on ma dopiero 1,5 roku albo ma dopiero 2,5 lat. Proszę Państwa, zanim dziecko zacznie mówić, musi się dobrze osłuchać z językiem, a kiedy mu czytamy, osłuchuje się z pięknym, poprawnym, bogatym językiem. Dlatego warto czytać od urodzenia. Uwaga! I co jeszcze warto? I co trzeba? Trzeba spędzać z dziećmi czas. Człowieka nie wychowa żadna maszyna. Człowieka wychowa tylko człowiek, ale wtedy, kiedy z tym małym dzieckiem spędza czas. A czas to jest takie magiczne słowo, złożone z 4 liter. C jak cierpliwość. Z jak zachwyt. Każdy z nas potrzebuje zachwytu, a dziecko szczególnie nie może się rozwijać bez tego, kiedy najbliżsi nie okazują mu zachwytu. A więc okazujmy dzieciom naszą akceptację i zachwyt. Czyli CZA, akceptacja. Akceptacja to jest przyjmowanie dziecka takim, jaki jest. Dawanie mu przestrzeni do rozwoju. Nie krytykowanie, nie komentowanie ciągle, bo wtedy mu zabieramy jego swobodę. I S jak szacunek. Szacunek należy się dziecku od urodzenia. Szacunek to jest sposób potraktowania jego godności, a dziecko jako człowiek też ma swoją godność. My mówimy, że szacunek jest to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby. A więc zwracając się do dzieci, zawsze pamiętajmy o ich uczuciach. Nie krytykujmy, nie ośmieszajmy, tylko zawsze traktujmy nasze dziecko jako osobę godną szacunku. Proszę Państwa, skoro czytanie to jest multivitamina i szczepionka, czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie. Dzieci, czy będziecie przypominać rodzicom, bo rodzice są często bardzo zajęci, czy będziecie przypominać, żeby czytali wam 20 minut dziennie, codziennie? Chciałabym usłyszeć głośne tak. Tak! A więc umowa stoi. Przez kolejne 15 lat czytamy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. Tak! Świetnie. I bardzo dziękujemy władzom Gdańska za to, że nasza centralna uroczystość, centralna inauguracja 15 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania może się odbywać właśnie w tym pięknym mieście, na tej pięknej scenie podczas festynu Gdańsk dzieciom. To my dziękujemy, że wybraliście Gdańsk, Miasto Wolności i Solidarności na ten piękny, wspaniały festyn. Pani ambasadorowa zawsze powtarza, miałem ten zaszczyt uczestniczyć w wielu konferencjach, że nie kończymy czytać wtedy, kiedy dzieci stają się już nastolatkami. Dlaczego, pani Ireno? To bardzo ważne, jakby pani mogła tylko ten wątek jeszcze dodać. Ponieważ ważna jest więź z dzieckiem, ponieważ ważne jest to, żebyśmy budowali wzajemne zaufanie. Jeżeli kontynuujemy to wspólne czytanie, a ja powiem, że myśmy czytali naszej córce, kiedy miała 17 lat. Ona umiała czytać, ale ważne jest, żeby czytać wspólnie, bo to bardzo scala, spaja, przywiązuje do siebie członków rodziny. To są wspaniałe chwile, które się zawsze pamięta. W związku z tym warto czytać również nastolatkom, bo są narażone na różne turbulencje, a kiedy mają codzienny kontakt z rodzicem, możliwość wymiany poglądów, możliwość refleksji, to wtedy na pewno będą korzystać i z naszych rad, i możemy im czasem ułatwić wybór różnych decyzji, od których czasami będzie zależeć również ich życie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Irena Koźmińska, dziękujemy za te słowa. Ja muszę powiedzieć, że o tej idei czytania nastolatkom wiem już od dawna, właśnie od Ireny Koźmińskiej. No i spróbowałem kiedyś to wcielić w życie u siebie w domu. Mianowicie zaproponowałem mojemu synowi, 16-letni młodzieniec, że ona mu poczytał książkę. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak on spojrzał na mnie.
i co odpowiedział, ale pewne sukcesy osiągnąłem. Już dwa razy udało mi się przeczytać jemu coś. To ja może powiem, jak myśmy wprowadzali powtórnie czytanie, bo czytaliśmy, kiedy córka była malutka, a potem, kiedy w Ameryce dowiedziałam się, bo mieszkaliśmy przez 6 lat w Stanach, dowiedziałam się, że to czytanie jest bardzo ważne. Przyszłam do córki, miała 12 lat i mówię: Kinga, jak chcesz, żebym ci poczytała, to ja ci poczytam. Spojrzała na mnie jak na kosmitkę. Ale ponieważ ja też wyczytałam, że czytanie ma się kojarzyć z przyjemnością, nie zmuszałam, tylko przychodziłam kolejnego dnia: Kinga, jak chcesz, to ja ci mogę poczytać. I znowu mnie odsuwała. A po 2 tygodniach była tak znudzona tym moim ciągłym oferowaniem czytania, że przyszła i mówi: no, jak tak bardzo chcesz mi czytać, to mi czytaj. Przyszła, zaczęłam czytać Faraona i od tego dnia zaczęło się codzienne czytanie, bo tak ją wciągnęło. I czytaliśmy, jak miała 17 lat jeszcze. Przestaliśmy tylko dlatego, że mój mąż zakończył swoją misję w Stanach i musieliśmy wrócić do kraju, a nasze dziecko wybrało niestety Amerykę. Pani Reno, ale to mówi po polsku świetnie. Pani Reno, to co jeszcze ważne, to co zyskują rodzice w kontakcie z Fundacją Zdrowia Emocjonalnego 21, to lista lektur. Bo to bardzo ważne, żeby od czasu narodzin, a pani Edyta podpowiada również, że w czasie, kiedy dziecko jeszcze jest w brzuchu mamy, potrzeba czytać i mieć kontakt z mamą, ale fundacja proponuje lektury od urodzenia aż do dorosłości. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.całapolskaczytadziecią.pl i tam można znaleźć złotą listę. Książki, tytuły podzielone są według wieku dzieci, a więc od urodzenia do 6 lat i potem co 2 lata. I są też kryteria, czym się kierować, wybierając lektury. Bardzo państwu dziękujemy. Także czytajmy, czytajmy dzieciom. Rodzice niech czytają naszym dzieciom. Coś dla oczu. Znaczy tak, spot. Tak. Tato, czy ty umiesz czytać? Pytaliśmy państwa. Czy no dobra, takie pytania będą. Którzy czytają swoim dzieciom. No i myślę, że wspólnie, będąc świadomymi, że to jest niezwykle istotne, że nie tylko mama, ale tata, dziadek, mężczyźni, którzy nie czytają, no to zobaczmy. Zobaczmy spot pod tytułem Tato, czy ty umiesz czytać? Czytanie uczy myślenia. Czytanie rozwija wrażliwość i wyobraźnię. Czytanie pomaga zrozumieć siebie i świat. Także czytajmy. Tato,